Wszystko się teraz ma na popilniki, po zakupy i przejdę się, bo tutaj nie tylko jest park. Chcę go zobaczyć, bo dzisiaj jest w miarę ładnie i jeszcze będę trzymać ładnie, także... Zaczynają tak pomarańczowieć, żółknąć i mają takie piękne kolory, takie złote, brązowe. Ogólnie dzisiaj jest fajnie i wczoraj też było fajnie, także na razie mam fajne dni. Tam jest jeszcze taki mały park, taki ładny z kwiatami, więc tam zaraz pójdę, ale najpierw sobie zjem i pewnie posłucham muzyki z Gilmore Girls, bo oglądam też teraz i to jest taki jesienny vibe i I love it. Śmieszny. Wpadł do segregatora na studia. Chciałam sobie kupić zeszyt, ale kosztował 40 zł. Kupiłam kosz na śmieci zamiast tego kartonu po winie, który tam leży. Najpierw chciałam białą, ale wzięłam zieloną, bo mamy zielonego kaktusa tam i stwierdziłam, że będzie pasować na pierścionki albo kolczyki jakieś mniejsze. Kupiłam sobie pilniki do paznokci, bo tu nie mam żadnych, a moje paznokcie są w opłakanym stanie i kupiłam plastry na wypryski. Ciekawe jak one wyglądają. Ale malutkie są. Kupiłam puder w Rossmanie Znam. Puder był na przecenie 50%, także stwierdziłam, że go wezmę, bo nie mam żadnego już od miesięcy. Idę sobie przygrzać makaron, który mam z wczoraj i obejrzę The Amelia Show. Także się cieszę. No śmieszne. Czy jest bananowy? Niekoniecznie pachnie bananami, ale ładnie pachnie. W ogóle opakowania Znam są bardzo ładne. No, okej. Okay. Zaraz zaczynam pierwsze zajęcia, dosłownie za 7 minut. Idę zaraz po zajęciach na WF. Dzisiaj mam godzinę zdalnie, w czwartku wygrałam zdalnie. Właśnie po WF-u mam... Ja teraz muszę lecieć na zajęcia, zaraz się spóźnię. Ogólnie skończyliśmy zajęcia dzisiaj troszkę wcześniej. Muszę to schować, jak będę wchodzić. Mam to teraz. Także muszę się w sumie już zbierać. Chciałam zapytać, gdzie mam telefon. Ogólnie zajęcia na razie oceniam mega pozytywnie, bo wykładowca jest naprawdę świetny. Sam jego sposób mówienia już wydawał mi się taki bardzo przyjemny, a mieliśmy właśnie dosyć taką dużą swobodę w decydowaniu też, jakie tematy chcemy poruszyć na tych zajęciach. Mama uszła mi tą torbę, jest świetna, ma tyle kieszeni, które tam się przydają. Dobra, ja się zbieram i widzimy się później. Myślę, że kiedyś podejmę się tego wyzwania, żeby zejść na dół z 10 piętra po schodach albo wejść, ale to nie dziś. Jeszcze nie do końca obmyśliłam, jak tutaj ustawiać aparat, a nie telefon. Na razie nagrywam telefonem. Tylko ćwiczenia i mam jedne, ale 2 godziny, czy to ma sens? Po prostu mam jedyne, jedna są 30 i mam 2 godziny ćwiczeń. To znaczy się 3, bo jedna godzina jest po 1,5 godziny, to nie ma sensu absolutnie, co powiedziałam. Trzeba zjeść wałek, nie chce mi się za bardzo iść. Jest ciepło, ale jakby nie do końca, więc nie wiem, czy brać kurtkę, czy brać po prostu wiem, kamizelkę, ale chodzę w tej kamizelce cały czas i jakby ja faktycznie mam dzisiaj mega krótko i idę w ogóle na 11:30, także...
Ja na niego miałam ten wykład zdalnie, ale nie wiem, jakoś przez to, że przez ostatnie parę miesięcy mało robiłam, to znaczy miałam taki bezpośredni wpływ na swoje dni, to nie chce mi się za bardzo iść. Bo wiem, że będę musiała coś robić, będą mówić ludzie, nowe miejsce, nie wiem, gdzie jest sala. Zaraz wyjdę na balkon i zobaczę, czy jest sens w ogóle grać. Dobra. Czy ja ostatnio codziennie oglądam tak samo? Let's go. Idziemy jeszcze dzisiaj w ogóle wieczorem na Don't Worry Darling, w końcu. I zauważyłam, że mało strasznie kin w Polsce gra to, w sensie jest bardzo mało seansów, to dopiero wyszło. A są po dwa seansy dziennie. A nie wiem, to jest taki film na, nie wiem, światową skalę, taki fenomen, bo jeszcze ta drama była i wszyscy nie mówią, na TikToku dużo widzę, a tutaj w Polsce jest tak mało seansów. Ale zauważyłam, że to w ogóle jest ostatnio dosyć powszechne, bo było tak też z West Side Story i z francuskim kelnerem, nie kelnerem, z francuskim kurierem. Wracam właśnie z tych zajęć i ogólnie nie było źle. Jakby 3 godziny różnią się od jakby 45-minutowych lekcji, w sensie 1,5 godziny wykłady, więc to na pewno było ciężkie. Jestem głodna. Ogólnie teraz przestań! Teraz to już tak na spokojnie wróciłam właśnie do mieszkania. Co do zajęć, no i miałam dzisiaj jakby tylko jeden przedmiot, jedne ćwiczenia, mówiłam to rano już. To nie jest ten moment, że wszyscy mamy tyle samo lat, tylko już są różni ludzie, ludzie po innych studiach, ludzie, nie wiem, różni totalnie i z innych też, nie wiem, środowisk, a oceniam w porządku. Matko, ale to jest niepozmywanych naczyń, nie chcecie tego widzieć. Zaraz będę jeść obiad, za 2 godziny mamy film. Jestem podekscytowana tym filmem, bo wszyscy tego nie mówią. Zresztą uwielbiam Florence i Chrisa Pine'a, także na nich chyba nie mogę się najbardziej doczekać. Jutro mam od 9:45 do 15:15, bez żadnych okienek. W ogóle będziecie mnie w najbliższym czasie widywać głównie w takiej fryzurze, bo moje włosy są jakby niezdolne do jakiegokolwiek układania się w tej długości. Musiałabym je prostować, a też mi się nie zawsze chce, bo czasami jest taka pogoda, że ja wyprostuję je i one się zaraz rozwalą, także to jest bez sensu, nie chcę sobie niepotrzebnie niszczyć włosów. Okej. Wstawiłam telefon na stojaku na noże. I think I'm a genius. I'm a genius. Zrobiłam sobie zupę. To znaczy odgrzałam zupę, bo to zupa mojej mamy. To jest najpyszniejsza zupa na świecie. Może właśnie to jest złe określenie, ale wróciłam z zajęć. Dzisiaj miałam od 9:45 do 11:30. Co ja gadam? Do 15:15. W sensie, no było trochę ciekawiej, bo mieliśmy różne zajęcia. Teraz już wyszło słońce, więc spoko. Ale wcześniej rano było tak ponuro i tak mi się chciało spać na tych jednych zajęciach, że myślałam, że naprawdę zasnę. Siedział przede mną chłopak, który mnie zasłaniał, więc to mnie kusiło jeszcze bardziej do spania. Ale wytrwałam, złam nawet notatki, także... O czym ja... Aha! Don't Worry Darling, wczoraj już nic nie mówiłam o tym filmie, bo w sumie było późno, jak wróciliśmy, a jeszcze jedliśmy. Ogólnie ja byłam nastawiona do tego filmu raczej pozytywnie, to znaczy wiem, że tam było jakby dużo dramy i w ogóle związanej z obsadą, ale ja jestem taka, że obejrzę każdy film, w którym jest Florence, także... I ogólnie mi się podobał, jakby ja lubię takie dziwne trochę koncepty, sam projekt...
spoiler warning. Było to ciekawe, bo... No ciekawy koncept, to jakby sam fakt, że jakby jedna z dwóch osób, które powiedzmy razem biorą udział w tym projekcie, jest tak całkowicie uśpiona i to jeszcze wbrew swojej woli tak naprawdę i jest przekonana, że to jest jej prawdziwe życie, a druga dzień w dzień udaje, tak naprawdę wraca do prawdziwego świata, żeby zarobić na to, żeby móc żyć w tym innym świecie, co jest dla mnie ciekawym konceptem. Jack powiedział, że Frank nie lubi tuńczyka, to chyba był tuńczyk, a tak naprawdę to Jack nie lubił tuńczyka, bo to jedyne, na co go było stać w tym prawdziwym świecie, więc to głównie jadł, więc to było dla mnie takie wow. Zresztą takie przebitki, kiedy Alice zaczęła domyślać się, że coś nie gra, były też bardzo ciekawe, kontrastowo różne od tego, co działo się na ekranie. Bardzo mi się to podobało, bo to było takie creepy. Idealnie to było tak zachowane, że tak powiem. I co do gry aktorskiej Harry'ego Stylesa, bo wiem, że to było bardzo kontrowersyjne, jeśli chodzi o w ogóle całą otoczkę tego filmu, to osobiście, no ja nie uważam, że on powinien zarobić na tym tyle pieniędzy, ile zarobił, a na pewno nie powinien zarobić więcej niż Florence, między innymi, bo no jej gra aktorska była na poziomie zresztą jak zwykle. Harry, no ogólnie, no wiadomo, że sceny, w których sam się cieszył, czy występował na tej scenie, to były takie sceny, w których raczej po prostu był sobą, a sceny takie bardziej wymagające, jakieś sceny złości, już nie były tak nie wiem, wybitne. Ale też z drugiej strony ja nie przyszłam tutaj, żeby go krytykować. Jakby sama w ogóle koncepcja muzyków próbujących aktorstwa, aktorów próbujących muzyki i w ogóle to można ten temat rozwinąć jeszcze. To jest w ogóle temat na inny dzień, o ile kiedykolwiek go poruszę. Myślę, że ogólnie aktorstwo jego było w porządku. Na pewno jakby z czasem, on też nie ma praktyki, więc z czasem to, nie wiem, nabierze tego fachu. O ile mogę tak powiedzieć. I myślę, że jest dużo więcej aktorów, takich prawdziwych aktorów, którzy mogliby się dużo lepiej spisać w tej roli. No ale mamy Harry'ego Stylesa, także nacieszmy się Harrym Stylesem. I jeszcze co do zakończenia, bo ja w ogóle jestem fanką takich zakończeń, gdzie mamy dużo akcji pod koniec i nagle się ona urywa. I nie do końca wiadomo, co się stało, bo jakby tutaj mamy wątek, że pod koniec właśnie Alice ucieka z Wiktorii. Ona jest świadoma wszystkiego i ucieka. Udaje jej się uciec. Teoretycznie to możemy wywnioskować z tego, co dostaliśmy. Ale ekran gaśnie i nie ma nic więcej. Nie wiemy, czy... Nie wiem, wybudziła się prawdopodobnie w tym łóżku. Nie wiemy, czy Jack leży faktycznie obok niej zabity, czy nie. Jak wygląda jego ciało? Czy ma takie same fizyczne uszkodzenia jak Wiktorii? Czy po prostu, nie wiem, jakby ma... Jakby to nazwać? W sensie, że obumarcie mózgu? Nie wiem, coś w tym stylu. Poprzez nią jakieś zwarcie. Nie wiemy, co dalej z życiem Alice. Nie wiemy, co dalej z Wiktorią. Ja lubię takie niedopowiedzenia, bo tutaj można debatować, można interpretować to wszystko na różne sposoby. Także mi się to zakończenie bardzo podobało i tak jakby ja jestem fanką takich zakończeń. Miło było w końcu zobaczyć Chrisa Pine'a na dużym ekranie. Także za to plus. No i pomijając jakby całą dramę dookoła tego, to mi tam się podobał. Chciałabym też obejrzeć Grę o Tron, bo nie obejrzałam w końcu Gry o Tron. Także myślę, że ja sobie teraz zjem w spokoju, powycieram stół, trochę pomontuję filmu, obejrzę Grę o Tron. Sałatka. To miała być w ogóle taka sałatka a la Emma Chamberlain. Ja widziałam kiedyś przepis u Sary Cwaliny chyba, jak ona tak dokładniej to robi. Ja robiłam to kiedyś w domu tak w ogóle. Tylko, że jak byłam w sklepie, to nie mogłam znaleźć ani... W sensie, kupiłam szpinak, bo byłam pewna, że tam jest szpinak. Dopiero jak przyjechałam, to ogarnęłam, że przecież ona tam miała jarmuż, ale nie było nigdzie białej fasoli, więc kupiłam zamiast tego tofu. Szpinaku zostało dużo mniej niż myślałam, także po prostu wrzuciłam te parę listków, skryłam całe awokado, dałam tofu i trę pomidora i tak mniej więcej doprawiłam, tak jak niby ta sałatka Emmy. Ogólnie wyszło lepiej niż się spodziewałam. Jako, że to ostatni dzień tego vloga, stwierdziłam, że może trochę podsumuję wszystko, bo miałam już prawie wszystkie zajęcia, jakby w ogóle, które będę mieć. Ogólnie jest w porządku. Nie wiem, czy spodziewałam się czegoś lepszego, czy nie, no bo też tak jak mówiłam, ja nie poszłam na kierunek, na który... jakby chciałam iść. Jest parę rzeczy, które faktycznie mnie interesują i które jakby jestem ciekawa zobaczyć, doświadczyć. Chciałabym wykorzystać ten rok dobrze
i faktycznie przełożyć się, zwłaszcza tych rzeczy, które tak mówiłam, interesują mnie faktycznie i które w jakiś tam sposób łączą się z filmem, czy ogólnie z tym, co ja lubię robić. Już też pomieszkałam tak trochę na dłuższą metę, może ciężko to tak nazwać, ale już troszkę pomieszkałam z chłopakami. Czuję się tutaj już tak bardziej komfortowo, już się tak udomowiłam, przyzwyczaiłam się do wielu rzeczy. Tak samo polubiłam dużo bardziej miasto niż na początku. Myślę, że to przez te poranne spacery, zwiedzanie okolicy i tak korzystanie z takiego miejskiego życia. Nie ogarnęłam jeszcze autobusów, co prawda. I w sumie to chyba tyle. Zjem teraz sobie moją sałatkę. Będę musiała się zbierać, bo się spóźnię. Także dzięki za oglądanie i widzimy się następnym razem. Czyli pewnie w przyszłym tygodniu. Yeah.